Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Grzegorz, a przed wami kolejne Daily Newsy, tym razem przygotowane na 10 czerwca 2020 roku. Zapraszam was do oglądania. Destiny 3? Zapomnijcie, Bungie nie chce teraz tworzyć gry, tutaj cytat, z kolejnym numerkiem na pudełku. Zamiast tego chce aktywnie rozwijać Destiny 2 przez kolejne lata. Oprócz Beyond Light zapowiedziano już przyszłoroczny dodatek The Witch Queen oraz ten z premierą w 2022 roku, czyli Lightfall. Nie musicie więc martwić się o przyszłość gry, będzie całkiem ciekawa. Potwierdzono także darmowy upgrade na konsole nowej generacji oraz możliwość zabawy w 60 klatkach w rozdzielczości 4K. Pojawi się również crossplay, czyli zabawa między różnymi platformami. Sporą nowością będzie system Destiny Content Vault, który będzie regularnie usuwał z D2 najmniej popularne elementy, żeby zrobić miejsce dla nowości. Zapytacie po co? No przede wszystkim po to również, żeby ewoluować grę, ale nie zwiększać przy tym rozmiaru klienta. Już teraz Destiny 2 jest ogromną produkcją, a przecież kolejne dodatki mogłyby rozszerzyć całość do niespotykanych rozmiarów. To nie może trwać w nieskończoność. Dzięki temu w Destiny 2 będą mogły pojawić się rzeczy z Destiny 1, które pokochali fani produkcji, ale które nigdy dotąd nie mogły trafić do sequela. Po wielu tygodniach intensywnych testów, Ion 7.5 Wake of the Storm wreszcie zadebiutował w Europie. Nie ma wątpliwości, że to największy patch do gry w tym roku, jeden z największych w ostatnich latach. Macie więc mnóstwo powodów, aby zainstalować grę na nowo. Przede wszystkim pojawia się nowy region, poza tym nowy dungeon PvE, nowy Battlefield, totalny rework kilku dotychczasowych dungeonów, kolejne potwory i world bossy, świeżutkie vision weapons oraz oczywiście zadania, a poza tym sporo zmian w dotychczasowych questach, śmiercionośny gear, wprowadzono Odin system, który wykorzystywany jest do akcesoriów, poza tym wprowadzono rune system, pojawiają się nowe legendarne transformacje, ogromne zmiany przeszły skille, a poza tym buffy praktycznie każdej z klas postaci zostały przebudowane. Pełny patch note jest oczywiście dostępny na oficjalnej stronie gry. Pamiętajcie jednak, że Ion nie jest już polskim tytułem. Z powodu malejącego zainteresowania Gameforge najpierw pozbyło się praktycznie wszystkich nieanglojęzycznych serwerów, a potem przestało również obsługiwać polską wersję. Jeżeli chcecie grać, to tylko po angielsku. Letnie i zimowe aktualizacje w Tibi to nie tylko potężna dawka nowości, ale także sporo zmian i usprawnień w dotychczasowej rozgrywce. Już za kilka tygodni ulubiona gra wielu Polaków otrzyma rozszerzenie Bestiariusz, nowe czarmy, rozbudowaną sekcję najlepszych wyników oraz, ta nowość ucieszy wszystkich fanów, kopię zapasową ustawień gry. Chodzi tutaj o własną konfigurację, którą będzie można zapisać, a potem po przeinstalowaniu klienta bądź nawet całego naszego systemu załadować i cieszyć się dotychczasowymi opcjami. Tibia posiada masę głupotek, czary, skróty, action bary, klawiszologia itd., więc taka rzecz oszczędzi mnóstwo czasu wszystkim graczom. Sobotni wywiad z twórcami Mortal Online 2 dostarczył nam mnóstwo nowych informacji o grze, a przy okazji udowodnił, że mamy do czynienia z naprawdę ambitnym projektem. To na pewno nie będzie taki niszowy i taki nieliniowy MMORPG, jak było w przypadku pierwszej części. Nad Mortal 2 pracuje obecnie 30 osób. Pod względem rozmiaru świata gra będzie 6 razy większa od oryginału. Na pewno mówimy o setkach kilometrów kwadratowych otwartej przestrzeni, a w ten sposób uda się pomieścić wszystkich graczy w jednym miejscu. Mortal Online 2, jak pewnie wiecie, będzie posiadał tylko jeden wielki mega serwer. W planach są 4 unikalne kontynenty, będzie dużo wody, więc w Mortal Online 2 pojawi się możliwość pływania statkami. Zdecydowano się na model pay to play, bo tylko w ten sposób uda się zapewnić odpowiednie warunki do grania w Mortal Online 2. Twórcy gry poświęcili masę czasu na ulepszenie kodu sieciowego, dlatego nie powinniśmy odczuwać żadnych opóźnień czy też lagów, to bardzo dobra informacja. Popracowano również nad optymalizacją, dzięki czemu mamy dostać MMORPG-a, który rzeczywiście będzie spełniać wymagania sprzętowe. Wersja VR jest planowana, ale to raczej nie pozostaje priorytetem. Sporo miejsca w wywiadzie poświęcono także oprawie graficznej, która dzięki silnikowi Unreal Engine 4 ma być wielkim skokiem w historii marki. I rzeczywiście, patrząc na wszelakie materiały promocyjne, tak właśnie będzie. Jeżeli macie dość azjatyckich MMORPG-ów, no to w takim razie może warto zajrzeć do Past Fate. Jest to mroczny, dojrzały tytuł, który przenosi nas do średniowiecznego fantazy, gdzie panuje totalna wolność. Wolność eksploracji oraz wolność wyboru. Otwarte alfa testy będą działały jeszcze przez kilka dni, więc koniecznie spieszcie się ze sprawdzeniem. Podczas Open Alpha dostępny jest tylko jeden region oraz 3 klasy postaci: Warrior, Priest oraz Necromancer. I to wszystko w dzisiejszym materiale. Koniecznie dajcie znać, który news zainteresował was najbardziej. No i do usłyszenia już niebawem. Cześć!